sandwiches, just three cheeseburgers and fries. And only one portion of chips. Dobra. Kręci, wygląda dobrze? Kręcisz, kurwa, świadczy, nie kręcisz. No i o to chodzi. Jak tu widzicie, ja pamiętam, że zrobiłem sobie scarification modification. Ja tutaj mam w moje rękawice, które znosiłem, mam skórę z mojej twarzy. Jesteśmy w chicken shop. Zaraz moja ofiara opierdoli cheeseburgera, czy twarz burgera, jak to nazywam, twarz burgera. Za niedługo to będzie w każdym menu w Macu. Już rozmawiałem z ludźmi z McDonalda. I ten, no i co, no i pokażę wam, jak to wygląda. Sam tego jeszcze nie otwierałem. I to zawiązane leżało to w mojej zamrażarce. To jest nielegalne jak crack, madafaka. Leżało to w mojej zamrażarce jakiś czas. Żebym się kurwa sam nie pożygał, zaraz mógł jebnąć od ogonem. Proszę, proszę tu właśnie, tu kręć tutaj też, nie, ale kręć teraz najważniejszy moment, czyli tutaj. Tak, tak, chodź tutaj bliżej, może będzie brzmieć. Halo, boss, that's my spicy, that's my spicy. No kurwa, niedobrze to wygląda, zobacz. Nie podoba. Troszkę mi się to nie podoba. Oż kurwa, o kurwa, papek. O, to jest skóra z mojej twarzy. O kurwa, jest tego trochę. O kurwa. To jest to, dzieciaki, nie? Oj. Nie róbcie tego w domu, nie? Za chwilę. O kurwa. O, fuck me. Ktoś to wpierdoli zaraz. Ja już wiem, kto nawet. Ostatnia rzecz, którą robię. Kurwa, macie. O. I... ciężko. Zawinę to na razie, bo się nie mogę na to patrzeć. Uff. To będzie prank kurwa mojego życia, nie? Jeszcze taki, no, takie czegoś nie ten. Ja potrafię tak dobrze zagospodarować wszystkim, że nawet swoją skórą z twarzy kurwa coś zrobię. Leć. Okej, panowie i panie. Bracia i siostry. Są cheeseburgery. Jak myślicie, który jest kurwa mój? Ten jest dla mojej ofiary z ketchupem, z dodatkami, więc patrzcie się teraz. Odlepiamy kawałek. Ja wam pokażę, jak się robi faceburgera, żebyście wiedzieli. Jak już wam raz pokażę, jak się robi faceburgera, to już będziecie wiedzieć. Faceburgera robi się tak, bierze, wycina sobie się kawał skóry z ryja. Mrozi to przez dwa, marnuje się to przez dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie w lodówce, w zamrażalniku. No i jak? No i robimy, i się robi tak. Później bierze się tą twarz. Wyciąga się, kurwa, ją, motherfucker. Wyciąga się ją. Wygląda mi to jak szynka, peper, jaka szynka. Coś, kurwa, widzicie to? Suje? Suje. Smacznego. Tak samo ziomek, smakuwa, pozdrawiamy moich fanów, naprawdę gruba produkcja, także czekajcie na tą płytę, a my na razie sobie zjemy, możecie nas kręcić. To jest zajebisko, tak? Zajebisko. Masz piwo, jest. Co? Stosunek, jak wyjebiesz, druga, wiem, że jesteś mały, nie jesteś duży chłopak, ale jeden ci druga raz zjesz, się stanie. Jestem mały, ale popierdolisz potrafisz. Popierdolisz potrafisz, to się zgadza, ja? Sądeczka. To jest za mojego palca, bo nie dajcie nam. Ale chuj. Dobra, no to co, ja przy okazji kilka pytanek ci zadam, nie? No to powiedz, tak naprawdę jest ty trochę o gościach, bo będziesz miał ich sporo, nie? Na mojej płycie będzie dużo gości. Będzie Wiley, Tubylet stąd. Będzie Kasztastich. Będzie Mateo, beat producer, który jest jeden z najlepszych, tak jak i Bengals, którzy pracują teraz razem. Nagrać się z Fierdorami tych cheeseburgery. No, nie śmiej się, naprawdę. Nagrać się z
pierdolam niż burgery. Okej, okay, no to ten, to powiedz tak naprawdę... Sorry. opowiedz o twoich tutaj wpływach muzycznych. Jakie na przykład gatunki będziesz miał na płycie? Ja to pozdrawiam. Jod pana dobra, kurwa, nie jebać Bolivię. Ja tak spodziewam, że ozwiedzmy to jak na siebie możemy, bo to musi być kurwa... No tak. To mój producent, więc... Ten. Ale ja powiem wam tak, imprezka będzie naprawdę dobra. Będzie dobra. Widziałeś to? Widziałeś to? Imprezka będzie naprawdę dobra, to jest raz. Drugi raz. Płyta rozjebie, a mój skit na płytę to będzie już... To będzie już miazga. To będzie miazga, kurwa, nad miazgą. Ty... Będziesz miał, wiesz, różne przebitki, nie? Przez ciebie raz kolega, wiesz. Jakie przebitki będę miał? Ujęcia! Ujęcia! Kurwa, wariant! Będziesz tam barwany! No bo mistrzowskie, ale słuchajcie tego. Więc mówię wam panowie, płyta będzie mega wyjebka. To jest raz. Odtrafał mi się znowu. Skillsy podnieśliśmy grubo. Skradliśmy serca hip-hopowców, ale teraz musimy wybrać target. Target już jest ze mną, tylko kiedy tutaj piję dalej, robimy imprezę, zaraz będziesz znowu głodny. Proszę cię, zrób to kurwa dla tego dokumentu. Jest to kurwa. Jest to jak najszybciej, ja też nie wpierdam tego szybciej i po tym od razu robimy imprezkę, już nie będziemy żadnych pytań, tylko sobie kurwa i idziemy zaraz, nie? Bez stresu, bez stresu. To jest chłopak z... To jest chłopak z Bechatowa właśnie. Ale jeden strzał jest tak grubszy, nie? Pozdro za prawdziwe. Nie jest to szybko, proszę, bo kręcimy dalej ten wywiad. Nie chodzi o jedną osobę w pierdolę, tego cheeseburgera. Poszło przybliżenie. Znaczy zwałkowałeś. Nie chodzi o jedną osobę, ma wiesz, już nie... Ale to też... oni kręcą w ogóle tutaj. Akcja tak naprawdę się robi, nie? Już jest, wiesz, bardzo blisko jest. Bardzo blisko. Czy dwa gryzy zostały, jedziemy z tą wódką, na zamówka wódkę. Nie, może by dostał mu dwa gryzy, jest konagram, to już zamawiamy. Ale daj mu skoczyć, kurwa. Tak, no mówię, to mówię, dwa gryzy mu dostał. Ja tam mała, od razu mogę. No, ale jest dosłowny, no widzę, że nie muszę się usiąść. Dawaj, masz dwa gryzki, zjedz to i jedziemy do góry. Zjedz to i kręcimy telewizję. Kręcimy, zaczynamy kręcić, kurwa, naprawdę dobrze. 2,5 gryzka mu zostało jeszcze, nie? Wszystko. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia nawet dla Caracas. Pozdrowienia dla Burakas. Idziemy z tym, ja zamówiłem do góry. Chyba to idziemy. Obiecałem ci, ty też obiecałeś, więc mówisz usłownie. Tego producenta zabiję za to, że myślę, żeby wypierdala ci z burgery. Czy nie ja nie reklamuję z burgery. I tyle gramujesz, czy z burgery. Ty zapierdol to już na raz, masz gdzieś zaszczę do ryja całkiem iść. Powiedz, to jesteś chłopak z Bechatowa. Jest chłopak z Bechatowa, to jest chłopak z Bechatowa. A teraz też powiem, że tak naprawdę widzisz to, co ma tu wyciąte, nie? No. To zabiłeś właśnie cheeseburgera z moją skórą z twarzy. Tyle dorzuciłem do twojego cheeseburgera, nie? Dobre było? Był w porządku. Był w porządku. Nie ruszył ci w ogóle cheeseburger, co nie? To jest cheeseburger kurwa z Bechatowa, a pokaż mu ten burger, którego jadłeś, zobacz. Ale jakoś, no? Ale zaraz zobaczysz. Ale jakoś, ty! Nie, to opierdalę sobie jako bata. Nawet nie ujęcie, zapaliśmy cię, jak ci zwisał kawałek skóry takiej długości i sobie przechodził od pomocy w świat, nie? Zobaczysz to? Zaraz zobacz, patrz. I teraz widzisz, wyciągam z zakrwawionej rękawiczki moją skórę z twarzy, gdzie miałem wycięte, schowane. I wszystko ląduje do właśnie, zobacz, widzisz? Ty zjadłeś naprawdę...
w 20 gram kawał mięsa zabrać po prostu. Tak. Zabrać kawał mojej skóry, nie? Z twarzy. To co brakuje. To oznacza teraz. To oznacza to, że po prostu jeszcze jesteś nie do zajebania, że będziesz żył 150 lat co najmniej i możesz jeść nawet muchy.